Cześć, jestem Ola, a moim największym marzeniem jest samemu polecieć samolotem do mojej rodziny. Mein größter Traum ist, eine eigene Familie zu haben. Chciałabym polecieć do Paryża samolotem i wyjść na sam szczyt wieży Eiffel. Mein größter Traum ist es, irgendwann mal aufs Wacken Open Air Festival zu dürfen. Marzę o świętym spokoju. Mein größter Traum ist, eine Weltreise zu machen. Dass meine Eltern immer glücklich sind und auch immer gesund sind. Mein Wunsch ist, dass ich später genug Geld habe, dass ich mir mein Traumauto leisten kann. Robię. Robią. Sałatkę. Sałatkę. Owocową. Owocową. Z. Owocową. Ja, als wir die Idee für das Projekt entwickelt haben, haben wir selbst davon geträumt, dass wir den Jugendlichen eine Möglichkeit geben wollen, über sich selbst nachzudenken. Das heißt, uns ging es darum, dass die Jugendlichen nachdenken können über Selbstwahrnehmung und letztendlich dann auch über Selbstdarstellung. Wo komme ich her? Wo stehe ich jetzt gerade? Was kann ich? Was sind meine Stärken? Was kann ich noch nicht? Was würde ich sehr gerne lernen? Was muss ich aber auch tun, um dorthin zu kommen? W ciągu całego tygodnia mogliśmy rozwijać nasze kompetencje, poznawać siebie, wskazywać nasze cele życiowe, przygotować formalne i nieformalne CV, które w przyszłości na pewno nam pomoże w doświadczeniu zawodowym oraz w zdobyciu wymarzonego zawodu i spełnienia przede wszystkim naszych marzeń. Projekt sam w sobie, ja osobiście uważam za olbrzymi sukces, ponieważ jesteśmy szkołą, która pierwszy raz brała udział tutaj w tym projekcie. Wśród uczestników promowana była przede wszystkim otwartość międzykulturowa. Młodzież miała możliwość wzajemnego poznawania się, współpraca, przyczyniła się na pewno do redukcji uprzedzeń i powstawania pozytywnego wizerunku sąsiadów. Wir finden es besonders schön, hier sein zu dürfen und unsere Nachbarn kennenzulernen. Gerade für diese Schüler ist es so eine ganz neue Situation, weil sie vorher immer Denkblockaden hatten oder Grenzen im Kopf. Und ich glaube, gerade in dieser Woche haben die zum ersten Mal verstanden, es sind Grenzen im Kopf, nichts anderes. Dafür gibt es keine Basis, kein Fundament. Im Gegenteil, eigentlich haben sie erkannt, dass wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten vorhanden sind. Sind sie eigentlich in einer Parallelwelt? Also sie existieren nebeneinander und vor allem auch miteinander. Also diese Grenze wurde komplett runtergerissen. We are the champions! Moim zadaniem było otworzyć młodzież, prowadzić zabawy integracyjne, prowadzić może pewne wartości, które wiążą się z marzeniami. Staraliśmy się dotrzeć do tego, czym jest marzenie. To, co robiłem, to starałem się wyprowadzić ich ze strefy komfortu, wprowadzić strefę ryzyka. Kiedy przyjechałem pierwszego dnia, zobaczyłem grupę trochę zawstydzonych, trochę zamkniętych młodych ludzi, którzy już tak naprawdę pierwszego dnia otworzyli się, zaczęli rozmawiać o swoich marzeniach, o swoich planach, o tym, czego się boją, o czym marzą, a później było już tylko lepiej. Rozmawialiśmy o tym, czego w życiu chcemy, czego od życia wymagamy, co musimy zrobić, żeby to osiągnąć. Mein größter Traum ist es, irgendwann mal selbstbewusster zu sein. Jako kierowca ciężarówki planuję rozwozić towary tak po całej Polsce, nawet po Europie. Moje największe zalety to cierpliwość do ludzi, kreatywność i szybkie nawiązywanie kontaktów. Also mein Traum ist halt Sozialassistentin zu werden. Uczę się jako kucharz. W przyszłości planuję kontynuować karierę zawodową, aczkolwiek planuję jeszcze zrobić maturę i studia prawnicze.
Ja, mein Traum wäre, im Drogeriebereich zu arbeiten. Mein Ziel ist es, in die Pflege zu gehen oder als Krankenschwester zu arbeiten. Ich will eine Ausbildung als Nova anfangen, weil mir das Spaß macht, so auf Baustellen zu arbeiten und weil ich auch gut anpacken kann. Uczę się w zawodzie sprzedawca. Jest bardzo fajnie. Po szkole chciałabym robić coś innego. Nie wiem jeszcze do końca, czas pokaże. Also ich bin recht teamstark, kommunikationsfähig bin ich auch und bin eigentlich recht belastbar bei vielen Dingen. Ich würde lieber Richtung IT-Technik gehen, erstmal ein Praktikum anfangen, um zu gucken, ob es wirklich für mich ist. Moim największym marzeniem jest ukończenie kursów zumby i manikier. Ich möchte auf jeden Fall einen Beruf haben, der mir Spaß macht und wo ich auch weiß, dass er mich glücklich macht. Moim największym marzeniem jest zamieszkanie w Stanach i tam otworzenie właśnie tego salonu fryzjerskiego i zostanie trenerką personalną. Moim marzeniem w życiu jest zobaczyć uśmiech na twarzach innych ludzi z wykonanej przez mnie pracy. Ja, also in diesem Schuljahr müssen wir noch ein Praktikum abschließen und das möchte ich auf jeden Fall auch in irgendeiner sozialen Einrichtung machen, also entweder im Kindergarten oder in der WG oder irgendwas Soziales in die Richtung, wo ich was mit Menschen zu tun habe. Mein großer Traum ist, dass ich Kinder essen werde und weil die Kinder sehr unschuldig sind und sie sollen gar keine Schmerzen haben. Ja, uczę się w zawodzie sprzedawca. Jestem otwarta, szczera i dobrze nawiązuję kontakt z ludźmi. I jestem optymistką. Uczę się w zawodzie sprzedawca? Raczej nie. Raczej nie będę pracować w tym zawodzie później. Chcę być w zawodowej straży pożarnej. Moim największym marzeniem jest otworzenie swojego własnego studia fotograficznego i wiem, że to się ziści.